Kujawsko-pomorska szkoła. Moi drodzy, kolejna lekcja języka polskiego. E, powtarzamy, 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 jeszcze raz powtarzamy dla maturzystach, dla maturzystów oczywiście. Co dzisiaj będzie? A dzisiaj będzie kolejna powtórka do matury, tym razem wojna i okupacja oraz współczesność. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Jolanta Sorocka. Dzisiaj zapraszam do powtórki maturalnej z języka polskiego w ramach tematów wojna i okupacja oraz współczesność. Przygotowałam kadr z filmu Popiół i Diament w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1958 roku, który można znaleźć m.in. na stronie www.historia polskiego filmu. Pl, gdzie znajdziecie różne ciekawostki na temat tego filmu, ale też innych. Nie bez przyczyny, właśnie ten kadr e, nawiązał w swoim wybitnym filmie Wajda do powieści e, Andrzejewskiego pod tym samym tytułem. Niemniej jednak wyeksponował i w sposób bardzo ciekawy ukazał tragizm tamtego czasu. Czyli to, że skończyła się wojna i skończył się czas okupacji, nie oznaczało, że zakończył się ten czas w świadomości osób, które wojnę przeżyły. Zatem główny bohater Maciej Hełmicki, który nie potrafi się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, ma do wyboru różne drogi. Między innymi drogę miłości, drogę szczęśliwego życia, ale ze względu na doświadczenia oraz na ważne dla siebie wartości nie jest w stanie się wyzwolić z tych powinności. Kończy swoje życie tragicznie. W rolę tę wcielił się w sposób wybitny, aktorsko Zbigniew Cybulski. Zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, a także innych, które znacie, chętnie oglądacie, e, współczesnych z XX wieku, z XXI, również ukazujących te motywy e, w sposób interesujący, chociażby Pianiste, chociażby W ciemności, e, Miasto 44 i wiele, wiele innych jeszcze ciekawych realizacji. Oglądajcie, przyglądajcie się e, po to, żeby też porównać te różne sposoby, e, mierzenia się z bardzo trudnym tematem jakim jest doświadczenie wojny. E, nazywa się ten czas też apokalipsą spełnioną. E, to czas od roku 1939 do 45, e, ale e, nie tylko. E, natomiast takie ważne wydarzenia, które tutaj e, w, Odcisnęły ważne piętno na twórcach to chociażby powstanie w getcie warszawskim w 1943 roku, czy rok później powstanie warszawskie. Dzisiaj nie brakuje głosów krytycznych, oceniających, na ile te wydarzenia miały sens, na ile taką ofiarę należało rzeczywiście ponieść. No jednak fakty są takie, że to już jest czas przeszły, ci ludzie zginęli i same te doświadczenia walki przegranej wpłynęły. Bardzo wyraźnie na doświadczenia twórcze, dające wyraz nie tylko w tamtym czasie bieżącym literatury wojny okupacji, ale także później. Dlatego też właśnie ten czas wojny okupacji to w literaturze również utwory tematycznie nawiązujące do okresu lat 60. i 70., w którym toczył się często rozrachunek z tymi ważnymi wydarzeniami. Zatem właśnie ta literatura późniejsza akcentowała, po 1945 roku, akcentowała rolę człowieka, jaką odgrywał w swoim własnym życiu i ukazywała go w sytuacjach skrajnych, ekstremalnych, w których musiał dokonywać wyborów, niecodziennych zupełnie. Stąd kontrast w ukazywaniu człowieka. Z jednej strony ulegał on heroizacji, z drugiej strony deheroizacji. Patos mieszał się z realizmem, a nawet czasem z naturalizmem. Sporo dokumentów, które zawierały fakty, daty, nazwiska, czy posługiwania się techniką behawiorystyczną. Behawioryzm w lepiej zdaniem twórców ukazywał dane aspekty ludzkiej psychiki, ponieważ nie potrafili oni odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, z jakich powodów tak czy inaczej dana osoba się zachowała, Czyli z tego nie wiem, e, wyrósł też właśnie behawioryzm, ukazywali człowieka jedynie w jego zachowaniach. No i ten charakter azbrachunkowy z tym, co było e, w tamtym czasie, już późniejszym, e, przybierał na sile. Natomiast w czasie e, okupacji, kiedy te pojęcia kluczowe dotyczyły właśnie samej e, okupowania, czyli narzucenia swojej woli przez, e, te, e, przez nazistów. Jak i doświadczenie Holokaustu, czyli eksterminacji narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej, jak i pokolenia Kolumbów, czyli w Polsce osób młodych, które w latach dwudziestych się urodziły i wychowały się w wolnej Polsce, ale w ramach wyobrażeń o ideach patriotycznych, o konieczności patriotyzmu pojmowanego jako konieczność oddana życia za. Ojczyznę. Wszystko to wpłynęło na postawy, ale też na dylematy moralne tamtych twórców, którzy tworząc w tym czasie z jednej strony reagowali na bieżące wydarzenia, postulowali pezję tyrtejską, czyli ta pochwała oddania życia za ojczyznę jako najwyższej wartości, złożonej na, na ołtarzu ofiarnym, przybierała na sile i stanowiła jedną z najwyższych wartości w tamtym czasie. Wojnę ukazywano zwykle w konwencji katastroficznej, jako katastrofę, która niszczy nie tylko ludzkie życie, ale zanim tak się zadzieje, to niszczy też moralność, niszczy zasady, niszczy często człowieczeństwo. Podkreślam dylematy etyczne, z jakimi musieli się mierzyć kolumbowie: czyli z jednej strony kwestia zasad moralnych, a z drugiej strony konieczność zabijania. Stąd też wizje o życiu bez wojny, o świecie bez wojny, wizje arkadyjskie, przepełnione symboliką oniryczną i wizjami, z jednej strony takimi odwalnionymi, związanymi z Arkadią, jak powiedziałam, ale z drugiej strony, też te wizje katastrofy i braku pamięci o poświęceniu tych, którzy mieli świadomość, że zginą i ten osobisty ton, czyli ukazania życia człowieka indywidualnego, życia jednostki, konkretnego żołnierza, wpisanego w kontekst całego pokolenia kolumnów, Kolumbów, skazanego na zagładę. Stąd tematy w tej literaturze okupacyjnej tego typu, właśnie chociażby u Kazimierza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, między innymi pokolenie, ale także i inne, bardzo ciekawa biografia. Zachęcam do lektury, przypomnienia sobie tych wierszy i do tego romantycznego sposobu ujmowania twórczości i czasów wojny z perspektywy przedstawiciela pokolenia Kolumbów, czy też Tadeusza Gajcego wczorajszemu, gdzie ta gorzka ironia, przewidywanie tego, iż nikt o tym poświęceniu nie będzie ze współczesnych pamiętał. Bądź inne spojrzenie Czesława Miłosza w Kampy di Fiori, wierszu akcentującym taką obojętność tłumu niezależnie od czasu, czy chodzi o czasy Giordana Bruna we Włoszech, czy o czasy powstania w getcie. Bądź marzenia Leopolda Staffa, poety, zwróćcie uwagę, trzech można by powiedzieć epok, bo we współczesności też tworzył, pierwsza przechadzka. Bardzo takie ciekawe spojrzenie na i chęć właśnie takiej normalności powojennej, czy wiersz, który zawołuje do zbrojenia się Broniewskiego, Bagnet na broń, bądź Słonimskiego, Alarm, który być może znacie z poprzednich etapów edukacyjnych. Inna odsłona tej poezji trytejskiej w pieśni o żołnierzach z Westerplatte, Gałczyńskiego, czy znane wam realizacje prozatorskie dywizją 303, Fidlera czy Kamielskiego Kamienie na e, szaniec. E, zwróćcie uwagę, że e, zarówno wiersze, jak i prozę e, łączą e, takie różne ujęcia e, tego motywu e, wplątania jednostki w historię. I zwykle nie wychodzi to e, pozytywnie, nie kończy się to pozytywnie, raczej ta e, katastrofa i bohaterstwo e, w tle. Pokazują właśnie też tę jednostkę, która mierzy się z historią, ale nie jest w stanie z tym czasem historycznym wygrać. Te motywy były też obecne w literaturze o tematce wojennej po 1945 roku i zyskiwały interesujące ujęcia, często porażające, jak w przypadku Tadeusza Barowskiego i jego cyklu opowiadań Pożegnanie z Marią. Gdzie mamy do czynienia właśnie z kreacją poetycką, podkreślającą właśnie taką winę, z którą więzień, forearbejter, narrator jednocześnie stylizowany na autora wychodzi, żeby zaświadczyć o tragizmie tego, co się działo. Behawiorystyczny sposób, oszczędność w środkach wyrazu wzmaga przesłanie, podobnie jak w medalionach Zofii Naukowskiej, gdzie Autorka oddaje głos zupełnie bohaterom, tak? Nie ma oceny, nie ma komentarza, natomiast te przeważające fakty, które zostały przedstawione przez jej bohaterów, do których się zbliża na moment, są porażające nie tylko dla nas, ale również dla ludzi, którzy w tamtym czasie stykali się z tą literaturą. Inny obraz pokazano totalitaryzmu w Związku Radzieckim. Tutaj w wersji Heringa Grudzińskiego Inny Świat, gdzie z kolei widać walkę o to człowieczeństwo u, w pewnych postawach, u innych poddanie się, czyli taką dwoistość człowieka i niemożność oceny jego w warunkach ekstremalnych, podkreśla w swoim utworze Grudziński, tworząc literaturę faktu. Czy też Hanna Kral, która z ogromnym. Z ogromną empatią wysłuchała, spisała efekty wywiadu z ostatnim przywódcą powstania w getcie żydowskim, z Markiem Edelmanem, bardzo interesującą postacią, który już po wojnie był wybitnym kardiologiem. Zachęcam zresztą do poczytania wywiadów, zachowały się jeszcze czy innych utworów. Tego autora już nieżyjącego, żyjącego, tutaj wersji pamiętnika z powstania warszawskiego wersji reportażowej, gdzie obala się bardzo. Popularne w tamtym czasie mity związane z powstaniem w getcie. Bądź jeszcze inna wersja literatury faktu, Kazimierza Marczarskiego rozmowy z katem, gdzie były żołnierz AK, paradoksalnie jak to często w historii bywa, przybyło w jednej celi z dziewgenem Stropem, który był odpowiedzialny za likwidację getta żydowskiego i, i sam mając takie doświadczenia bycia po przeciwnej stronie stara się odpowiedzieć na pytanie, jak do tego doszło, że Niemcy dopuścili się takich poważnych zbrodni wobec ludzkości. Czy jeszcze inna odsłona właśnie reportażowa Melchiora Walikowicza, bitwa o Monte Cassino. To oczywiście kilka tylko takich ważniejszych Tytułów, ważniejszych pozycji, które warto znać, bo to część naszej historii, to część naszych doświadczeń, które nas pokoleniowo, ale was również, bo należycie do innego pokolenia, ale niejako wszyscy jesteśmy wypadkową tychże doświadczeń naszych przodków, bo one nas w pewien sposób kształtują. Więc warto tę literaturę znać, czy w formie takiej właśnie literackiej, czy też zwróćcie uwagę. Chociażby malarskie, zachęcam też do oglądania innych lekcji, gdzie między innymi były też omawiane chociażby obrazy Woblewskiego na ten temat traktujące. I te motywy bardzo popularne, które wpłynęły na świadomość odbiorców w tamtym czasie, takie jak holokaust, wojna, walka, ale też związane z nią cierpienie i bohaterska śmierć, o czym zwróćcie uwagę, już mówiłam eksponując pewne treści. W, tychże, w tejże literaturze z tamtych czasów, ale też pragnienie miłości, tak? takie najzwyczajne, zwyczajne uczucie w tych niezwyczajnych czasach. Wszystko to się składa na bardzo ciekawy portret osób, które w tamtym czasie żyły, które mierzyły się z historią. No i jak wiemy, można by się znać, czy z historią wygrały czy przegrały, jednostkowo przegrały w ramach apokalipsy spełnionej. No, ale jako ludzkość przetrwaliśmy, żyjemy dalej. Co się działo dalej po 1945 roku, to oczywiście nie koniec literatury. Czyli jednym ważnym nurtem był ten nurt związany z rozrachunkiem z literaturą wojny i okupacji, z tymi wątkami, ale też pojawiały się inne tematy związane z ówczesną sytuacją. Czyli przypomnę, że Europa zmieniła się diametralnie po II wojnie światowej w ramach dwóch bloków. Z jednej strony były to kraje komunistyczne ze Związkiem Radzieckim na czele i po drugiej stronie tego bloku znajdował się blok tzw. demokratyczny ze Stanami Zjednoczonymi. Jakim takim inspiratorem i można było powiedzieć przywódcą. Takie tematy jak właśnie żelazna kurtyna związane z tym podziałem i zimna wojna z historii wam znane. Miały też wyraźny wpływ chociażby na emigrację. Z Polski bardzo wiele osób emigrowało, tworząc tam, ale jednocześnie skazując się na ostracyzm społeczny w komunistycznej Polsce nie mogąc tutaj żyć, mieszkać, wracać, publikować. Ich dzieła były objęte cenzurą, a w kraju, w związku z doktrynami socjalizmu od 1949 roku, kiedy trzeba było tworzyć pod konkretny schemat, Zabraniono twórcom pisać tego o czym by ci twórcy chcieli, tak jak do tej pory zniewolono literaturę tematami, schematami i obowiązywał konkretny wskaźnik jak należy tworzyć, aby propagować wartości ważne dla komunizmu i ideologię obowiązującą w tamtym czasie. Stąd zarówno w prasie jak i w literaturze tamtych czasów podporządkowanej tymże założeniom pojawiła się nowomowa, mowa, na którą też reagowała ówczesna literatura, ale też prasa, ale uwaga, oczywiście podziemna. W latach 70. można mówić o drugim obiegu wydawniczym, można mówić o tym, że istnieło. Właśnie taka podziemna literatura, która nie była dostępna dla każdego, a konsekwencje dla tych, którzy ją produkowali, drukowali w sposób nielegalny, był bardzo poważne. O tym pamiętajmy kara więzienia i e, różne inne jeszcze konsekwencje bardzo trudne. E, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie odbliż związana ze śmiercią Stalina. Także przypomnę o tych najważniejszych dla Polski faktach. Jako Polacy w tamtym czasie doświadczyliśmy zarówno stalinizmu, jak i związanej ze śmiercią tego przywódcy, yy, związanej od wilży od 53 roku. Ważnym doświadczeniem kształtującym wyobraźnię twórców tamtego czasu to był bunt studencki w marcu chociażby w 1968 roku, związany między innymi z wystawieniem dziadów Dejmka – Poszukajcie, o jakie treści chodzi – Demokratyczne lata 70., gdzie ta opozycja przybierała na sile, co miało też swoje odzwierciedlenie w strajkach w latach 80.. Doprowadziło to do powstania i przybrania na sile Solidarności. Gdyby nie to, nie byłoby wolnych wyborów w 1989 roku, a nie byłoby ich też, gdyby nie obrady Okrągłego Stołu. I pewnie nie upadłby mur berliński, bo to się równocześnie działo symultanicznie też na zachodzie. Te tendencje takie wolnościowe, dążące do właśnie już przewartościowania tego, co przyniosła zimna wolna i żelazna kurtyna, aby ten świat wrócił, może nie na te poprzednie tory, ale żeby jednak pojawiła się nowa jakość, co nie było łatwe w tej sytuacji, przez lata utrzymywanych doktryn. Między innymi właśnie mówiliśmy o stalinizmie, ale nie tylko. No i takie bardziej bliskie tendencje jako konsekwencja życia bardzo długo w Polsce w systemie komunistycznym, czyli konsumpcjonizm, który się pojawił w latach 90., czyli chęć posiadania, zachłonięcia się. Tymi kolorowymi dobrami materialnymi, zachłośnięcie i podatność na wpływy chociażby reklamy w tamtym czasie. No i obecnie tendencje globalizacji, ponieważ pamiętajmy, że współczesność zaczęła się od 1945 roku, trwa do dziś i potrzeba wielu lat na to, żeby dokonać periodyzacji tego czasu. Czyli zmierzamy do właśnie tej kultury i cywilizacji globalnej i już w zasadzie w niej jesteśmy. Jakie były takie i są obecnie pewne charakterystyczne kierunki filozoficzne? Przede wszystkim można mówić o takim trwałym nurcie egzystencjalnym, który wywodzi się od Alberta Camille, ale też od Sartre'a, gdzie egzystencja człowieka jest absurdalna, bo nieuchronnie według egzystencjalistów prowadzi do śmierci. Człowiek z kolei jest absolutnie wolny, ale uwaga! Ta wolność zobowiązuje, czyli to człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje wybory. Zalecano błąd przeciwko złu i solidaryzowanie się z krzywdzonymi, bo dopiero to nadaje sens ludzkiemu życiu. Czyli ten aktywizm, niejako bycie świętym bez Boga, jak Kami w Dżumie proponował, jest tutaj bardzo istotne. Jako właśnie przezwyciężenie tej bierności egzystencjalistycznej, E, zaakcentował w taki sposób Albert Camus w tej swojej powieści paraboli. Inny kierunek to postmodernizm, reprezentowany przez Umberto Eco i Zygmunta Baumana, którzy zanegowali systemy wartości jako niosące ograniczenia i determinujące człowieka, mówiąc nie tym właśnie systemom. Według nich nie istnieje obiektywna prawda, ale, uwaga, różne dyskursy. Warto zwrócić uwagę na względność tych postmodernistycznych kierunków, które wzięły właśnie swój początek z tych myśli tych dwóch ważnych postaci. Inne jeszcze spojrzenie to personalizm chrześcijański Jana Pawła II, który nadrzędność wartości osoby ludzkiej postrzega wobec uwarunkowań innych, czyli społecznych, ekonomicznych, a także historycznych. Akcentując potrzebę bycia, czyli być, a nie mieć. I te trzy kierunki oczywiście odnajdują sw odnalazły swoje kontynuacje, e, modyfikacje, niemniej jednak, e, jeżeli by się tak głębiej zastanowić, to dominują w myśli 20-wiecznej. E, e, podkreślając też wielorakość e, aspektów życia kulturalnego, ale też społecznego. Ma to swój wyraz w sztuce, warto zwrócić uwagę na wielorakość kierunków, z jednej strony obowiązujący ekspresjonizm abstrakcyjny, inny kierunek to minimalizm, zachęcam do zgłębienia tych zarówno ciekawych artefaktów tworzonych w ramach tych kierunków poszukiwań twórczych, jak i przyglądania się kontemplowania, czy hiperrealizm wyrosły z realizmu, Ciekawe, ciekawie akcentujący elementy zwykłej ulicy i w jakiś sposób albo kolorem, albo formą podkreślający tę niezwykłość w zwykłości codzienności. Street art jako właśnie sztuka uliczna, codzienna, rosnąca do rangi sztuki wszystko to możliwe we współczesności. Czy pop art macie tutaj przykładowe dzieło Andy'ego Warhola, dyptyk Merlin z 1962 roku, ale gdzie jak wiecie, Bela puszka Coca-Coli oraz stały elementy codzienności do właśnie do dzieła sztuki. Dyskutowano na tym właśnie czy to dzieło to koniecznie musi być coś wybitnego, czy właśnie ta powszechność, możliwość powielania tego stanowi o jej wartości. I tutaj przykład chociażby tego ciekawego dzieła, jednego z wielu, które możecie odnaleźć na chociażby stronie Khan Academy i różne ciekawostki na temat tego kierunku w sztuce, a także innych. Czy Polska Szkoła Plakatu, bardzo popularna w latach też 90 gdzie bawiono się czcionką tworząc nowe jakości i dodając właśnie tej formie plakatu artyzmu i zwracając też uwagę na właśnie uwagę świata na formę i na kreatywne podejście do samej formuły plakatu i do tego, jak, w jak ciekawy sposób można zapowiedzieć dane wydarzenie kulturalne. Na współczesność składają się także. Inne pojmowanie teatru, chociażby, zarówno teatru absurdu, Beketa, Jonesko czy Sławomira Mroszka, czy też teatru alternatywnego w Polsce, Grotowskiego czy Kantora. Zachęcam, możecie sobie poglądać w te bardzo ciekawe, alternatywne przedstawienia ukazujące człowieka w innej odsłonie, często zagubionego, zadającego pytania wobec pojawiających się, pieczących się problemów współczesności. I w ramach chociażby też tych pokoleń, które debiutował po 1949 roku, w sposób taki uproszczony, przypomnijcie sobie twórczość tzw. preszczatych, czy pokolenia współczesności Nowej Fali, czy Brolionu. Następowały fazy w związku właśnie ze zmianami, też społeczno-politycznymi. Była reakcja literatów na to, m.in. twórcy Nowej Fali, drwili sobie, podkreślali fałsz nowomowy. A z kolei poeci brulionu w inny sposób też chcieli już podejść do rzeczywistości. Warto podkreślić obecność nowych zjawisk artystycznych, czyli takich jak performance, happening, instalacje, assemblage, sztukę ziemi, sztukę mediów. Zainteresujcie się tymi tematami, a najlepiej właśnie warto je przeżyć, chociażby poprzez oglądanie różnych filmików z tych wydarzeń. Film tutaj podkreślenia Warta Polska Szła Filmowa z wybitnymi twórcami takimi jak Andrzej Wajda, Andrzej Munk, Jerzy Kawalerowicz, Kazimierz Kut, Tadeusz Kolwicki czy Has. No i Kino Moralnego Niepokoju Wajdy czy Krzysztofa Kieślowskiego, którego może kojarzycie z Dekalogu albo z realizacji Trzy kolory", Niebieski. Z 1993 roku, gdzie to prowadzenie odbiorcy przez różne dywagacje i problemy stawiane przez życie konkretnym bohaterom, intryguje, prowokuje do refleksji osobistej nad złożonością natury świata. Tutaj akurat ze strony Facebooka Akademii Polskiego Filmu z Krakowa, kadr filmowy, zachęcam do obejrzenia całości. I w związku z tym ci najwybitniejsi twórcy europejscy i światowi to Albert Camille Juma, rok 84 Orwella, Beketa, dramat Czekając na Godota, czy Markeza, być może znacie 100 lat samotności, Eko i Mieru, że Hemingwaya, Stary człowiek i morze, czy Grasa, Blaszany, Bębenek. Wszystko to są wybitne dzieła, które w ciekawy sposób pokazują najważniejsze problemy Czasów XX wieku, ale też adekwatne w czasach XXI wieku, czyli waszych, naszych, waszych, naszych wspólnych. W Polsce, jeśli chodzi o poezję, ciekawy, nawiązujący do doświadczeń wojennych, tomik poetycki, niepokój Tadeusza Rodżewicza, czy ocalenie, bądź to, czy słowa miłosza. No i wybitna kreacja pana Kogi, to rozważającego problemy. Indywidualne, jak i całościowe Herberta, czy Białoszewskiego, obroty rzeczy, zabawa słowem i tworzenie e, z przedmiotów codziennego użytku niemalże dzieł sztuki, e, Szymborska, która e, zadaje pytania egzystencjalne, e, bądź w e, wołaniu do Yeti, bądź w końcu i początku, czy w Tomiku Stopociech, czy Barańczak w dzienniku porannym, ja wiem, że to niesłuszne, e, gdzie akcentuje. Ważne elementy i dyskursu właśnie z nowomową i stwarza tutaj taką konieczność nawoływania do i potrzebę stworzenia nowego języka, bo ten związany z nowomową, z doktryną komunistyczną się wyczerpał. Czy zupełnie inne podejście? Do religijności w poezji księdza Jana Twardowskiego, który stwarzasz Jagody, czy nie przyszłym pana nawracać, w prostej lirycznej formie podkreślona relacja z Bogiem, czy Adama Zagojewskiego i Hadolwowa, poety, który marzy o powrocie do Polski Nie jest to możliwe, czy inne spojrzenie na tango mrożka i na społeczeństwo, także problemy wszechczasów, tak naprawdę czy Haneman Chwina, Chilego, Wajzer Dawidek, bardzo ciekawa też pozycja, czy zupełnie jak na cza tamte czasy, kiedy ta powieść się pojawiła, nastolatki Doroty Masłowskiej, Wojna Polsko-Ruska pod flagą białoczerwoną, czerwoną ciekawe, ciekawie zrealizowana w formie filmowej pozycja, zachęcam mocny. Jerzego Pilcha, Miasto Utrapienia, czy Andrzeja Stasiuka opowieści galicyjskie, bądź Olgi Tokarczuk Bieguni. Te wszystkie y, przykłady literackie pokazują y, tak naprawdę różnorodność, nietypowość tejże literatury, w których dominuje y, typ bohaterów, czy jest to buntownik, czy outsider, czy człowiek zniewolony, czy everman, czy Ham. Za każdym, jest to człowiek, y, za każdym razem jest to człowiek poszukujący poszukujący odpowiedzi na pytania o sens. Zachęcam ciebie do odszukania sensu w swoim życiu i nadaniu mu wartości zawsze w zgodzie ze sobą. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do widzenia.